Zanieczyszczenia powietrza wywołane działalnością gospodarczą człowieka są główną przyczyną zagrożeń środowiska. Znaczne ilości pyłów i sadzy zmieniają klimat miasta, wpływając jednocześnie negatywnie w stan środowiska przyrodniczego, gospodarkę i zdrowie człowieka. Nadmierne zanieczyszczenie powietrza występuje na ponad 20% powierzchni kraju. Najbardziej zanieczyszczone jest województwo śląskie z uwagi na duże zagęszczenie przemysłu. Na ponad 2% powierzchni kraju koncentruje się do 25% emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów. Problem ten szczególnie zauważalny jest w sezonie grzewczym podczas niskich temperatur powietrza i spalaniu w starych piecach grzewczych węgla, często bardzo złej jakości. W całej południowej Polsce mamy do czynienia z wysokimi poziomami stężeń zanieczyszczeń pyłowych oraz niektórych substancji charakterystycznych zawartych w pyle. Powietrze generalnie jest bardzo niezdrowe, zwłaszcza w okresie zimowym. Teraz mamy szczyt sezonu grzewczego i w praktyce to, czym oddychamy, zawiera ponadnormatywne ilości pyłu. Jeśli Państwo chcieli zobaczyć, czym oddychamy, to jest filtr, przez który przez dobę przeciągnięto około 40 metrów sześciennych powietrza, czyli to jest ilość powietrza, z której wydzielono ten pył. Jak Państwo widzą, zawiera on bardzo duże ilości sadzy, a na tej sadzy osadzone są różnego rodzaju związki chemiczne, przede wszystkim związki organiczne, w tym węglowodory aromatyczne. W tej grupie związki takie jak benzoapiren, który ma udowodnione rakotwórcze własności. Ta różnica jest taka, że to jest filtr z okresu letniego, to jest filtr z okresu zimowego, także jeśli latem, choć nie zawsze mamy w miarę czyste powietrze, latem raczej nie przekraczamy standardów, to zimą praktycznie w momencie, jeżeli zaczyna się okres grzewczy, zaczyna się sytuacja wysokich stężeń i ta sytuacja trwa praktycznie do późnej wiosny. Substancje mają różne standardy. My powinniśmy się skupić w zasadzie na pyle. Mamy standard dobowy na pył i standard roczny. Stężenie dobowe nie powinno przekraczać 50 mikrogramów na metr sześcienny, a jeżeli przekracza, to liczba dni z przekroczeniem tych poziomów nie powinna być większa niż 35. Standard roczny to jest 40 mikrogramów na metr sześcienny. Niestety u nas te wartości są przekraczane wielokrotnie, czasami nawet 10-krotnie. Oceny jakości powietrza dokonywane są w oparciu o wyniki badań uzyskane w systemie pomiarowym Państwowego Monitoringu Środowiska. Na terenie województwa śląskiego pracuje 16 automatycznych stacji monitoringu powietrza i około 200 stanowisk pomiarowych. Badania prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska są dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wspomaga je najstarsza placówka naukowa w Polsce – Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk. Mamy instalacje do ciągłego pomiaru specjacji rtęci w powietrzu. Mierzona jest zarówno forma rtęci gazowej, jak też rtęć zawarta w pyle. Jest to jedyny w zasadzie w Polsce tak rozbudowany system pomiaru stężeń rtęci w powietrzu atmosferycznym. Oprócz tego systemu w Polsce jeszcze funkcjonują trzy inne w stacjach tłowych należące do poszczególnych wiosi. Także jest to dosyć istotna sprawa z punktu widzenia badań, gdyż Polska jest uznawana za kraj, który emituje dużo rtęci z uwagi na bardzo duże zużycie paliw kopalnych w energetyce zawodowej. Jesteśmy w pomieszczeniu, w którym znajduje się aparatura pomiarowa badająca skład frakcyjny aerozoli. Tu mamy bardzo interesujące urządzenie, które bada skład frakcyjny cząstek. Tu też mamy aktualne stężenie pyłu, które w tej chwili wynosi 68 mikrogramów. Norma jest 50, czyli mamy w tej chwili o prawie 18 mikrogramów przekroczone stężenie pyłu zawieszonego. To jest urządzenie do pomiaru wysokości warstwy chmur, a równocześnie wysokość pomiaru aerozoli, czy wysokości
warstwę aerozoli, która występuje w tym miejscu. Tutaj mamy przykład tego, co miernik zarejestrował czy pobrał w dniu wczorajszym. Czyli to jest stężenie 2,5 i 1. Jak Państwo widzą, to jest właśnie to, co wdychamy. To może nam się osadzać w płucach. Mimo że zawieszone w powietrzu pyły są niewidoczne gołym okiem, są bardzo groźne dla ludzi, bowiem potrafią przenosić wszelkie zanieczyszczenia chemiczne i biologiczne. Pomóc rozwiązać ten problem ma program ograniczenia niskiej emisji, realizowany m.in. w Zabrzu ze środków pochodzących z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Na początku mieliśmy obawy, że mieszkańców chętnych do realizacji tych inwestycji i uczestniczenia w tym programie nie będzie zbyt wielu, ale jednak życie pokazało, że jest inaczej. Do tej pory zrealizowaliśmy około 740 wniosków mieszkańców przez te 3 etapy, natomiast drugie tyle jeszcze czeka w kolejce. Do tej pory dofinansowaliśmy mieszkańcom te inwestycje w kwocie około 12,5 miliona złotych. Środki pochodzą z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, które miasto Zabrze będzie w następnych latach spłacać. Inwestycje kosztowały mieszkańców łącznie z tym dofinansowaniem około 20 milionów. Czyli w sumie miasto dofinansowało ze środków czy z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu około 60% nakładów, które ponieśli mieszkańcy na te inwestycje. Wnioski na bieżąco mogą składać wszyscy mieszkańcy, którzy posiadają, są właścicielami domków jednorodzinnych. Są oni wpisywani na liście i według kolejności są realizowane inwestycje dla tych mieszkańców. Kwota dofinansowania jest to około 60%. Z tym, że wiadomo, że dla kotła będzie to więcej niż 60%, dla układów solarnych będzie to też więcej, a dla termomodernizacji będzie to mniej jak 60%, ale średnio jest to około 60%. W ramach programu nieefektywne źródła ciepła wymieniane są na efektywne i ekologiczne kotły oraz pompy ciepła. Dofinansowanie obejmuje także montaż instalacji solarnej, a także docieplenie domu, dachu i wymianę stolarki okiennej. Dzięki takim działaniom zmniejsza się zużycie energii w domach, a tym samym zmniejsza się zużycie spalanego paliwa, a co za tym idzie, są to mniejsze emisje. Dzięki realizacji programu niskiej emisji na terenie Zabrza w ciągu tych ponad trzech lat zmniejszyliśmy emisję o około 40 ton pyłu zawieszonego. I to jest ten efekt, który liczy się dla środowiska, ale przede wszystkim dla nas, dla wszystkich mieszkańców, bo to wpływa jednak na nasze zdrowie. Pan Krzysztof to jeden z mieszkańców Zabrza, który skorzystał z programu i to w sposób kompleksowy. Jego dom nabrał nowego blasku. Wydatki z tytułu ogrzewania przestrzeni domowej znacznie się zmniejszyły, a co najważniejsze, poprawił się komfort i jakość życia całej rodziny pana Krzysztofa. Zapisałem się do programu 1,5 roku temu, ale to była już końcówka pierwszej edycji, więc na pierwszą edycję się nie zapałem, drugą również nie. Dopiero w trzeciej samej edycji konkursu wziąłem udział, już właściwie pewny zwycięstwa. Natomiast realizacja całej inwestycji polegała na w moim domu na wymianie pieca centralnego ogrzewania z gazowego na gazowy nowszego typu, na instalacji solarnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, ocieplenia stropodachu i ocieplenia ścian zewnętrznych łącznie z otynkowaniem. Inwestycja jest bezproblemowa. Całość inwestycji wykonania solarów i pieca w tym domu trwała zaledwie 3 dni. 2 moduły solarne podgrzewają wodę w zbiorniku, który widać za mną, 300-litrowym. W dolnej części tego zbiornika ogrzewane są jedynie za pomocą słońca, zużycie energii znikome elektrycznej tylko i wyłącznie do przepompowania glikolu, który tam jest, nie trzeba o to za bardzo dbać, system całkowicie bezobsługowy. Zmiana jest gigantyczna, nie tylko na rachunkach, które spadły co najmniej o połowę za gaz, czyli na pewno o połowę zmniejszyłem emisję, ale także na samym komforcie przebywania w domu. Nie ma ostków, zimna w każdym pomieszczeniu, temperatura jest taka sama w dowolnym miejscu pomieszczenia. Jest to na pewno duży komfort.
Jak do tej pory mogę nawet posilić się tutaj kwotami. Rachunki za gaz zeszłą zimę osiągały ponad 7 tysięcy tutaj w tym domu, w samym tym domu. Natomiast one, oceniam je tutaj, że spadły przynajmniej o 40% po wykonaniu całej inwestycji. Czyli te koszty są odczuwalne. Połowę zimy mamy za sobą, a ja co miesiąc obserwuję, że płacę jedynie połowę za gaz tego, co w zeszłym roku. Z programu ograniczenia niskiej emisji skorzystała także pani Danuta. Bardzo silnie zdopingował mnie program niskiej emisji, który w Zabrzu tutaj rozpoczął się około 3 lat temu. Byłam uczestnikiem tego programu. Program był bardzo pozytywnie i bardzo przyjaźnie przygotowany przez Urząd Miasta w Zabrzu. Ja w tym programie skorzystałam z dwóch elementów. Jeden z tych elementów to był element związany z podgrzewem ciepłej wody użytkowej. Na dachu tej nieruchomości zamontowane są kolektory próżniowe, w piwnicy bojler o pojemności 300 litrów. Ta instalacja pozwala mi na uzyskanie ciepłej wody użytkowej mniej więcej w temperaturze od 40 do 60 stopni przez około 6 do 7 miesięcy w roku. Następnym elementem, z którego skorzystałam, to było docieplenie budynku i pomimo tego, że byłam w pełni świadoma, iż docieplenie budynku rzeczywiście pozwala na ograniczanie strat ciepła, to byłam naprawdę mile zaskoczona, jak zobaczyłam efekt, szczególnie efekt ekonomiczny w momencie docieplania tego budynku. Oceniam mniej więcej ograniczenie kosztów, no oczywiście ograniczenie zużycia ciepła w budynku od 20 do 30%, co oczywiście jest bardzo satysfakcjonujące. Program niskiej emisji powoduje nie tylko i wyłącznie to, że uzyskuje się jakieś dotacje, ale wspomaga ten proces myślenia, co dalej zrobić, żeby ten budynek był w pełni ekologiczny, żeby przesuwał się w stronę budownictwa pasywnego. W związku z powyższym następnym elementem właśnie po programie niskiej emisji było zastosowanie fotowoltaiki, energii wiatrowej w budynku, zastosowanie wentylacji wymuszonej, co spowodowało następną redukcję kosztów i zapotrzebowania na czynniki te zewnętrzne od 50 do 60%. W ciągu ostatnich lat Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wydał na ochronę atmosfery ponad 1 mld zł. Pieniądze przeznaczono m.in. na modernizację starych kotłowni, podłączenie obiektów do sieci cieplnej, odnawialne źródła energii, realizację programów ograniczenia niskiej emisji oraz termomodernizację budynków. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 zarezerwowano ponad 60 milionów złotych. Pomóc oczyścić nasze powietrze ma także priorytetowy program KAWKA – likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii, na którego realizację Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje przeznaczyć 400 milionów złotych.